Cześć, witajcie. Ja jestem Mediafan, a to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. I dzisiaj będzie trochę o mediach. Kilka tygodni temu byłem w redakcji magazynu, którego nie było wtedy jeszcze na rynku, IM, magazyn dla kobiet, który charakteryzuje się tym, że jest dostępny jako aplikacja na tablety, no i ma wszelkie te multimedialne bajery, które szczerze mówiąc czasem mnie trochę irytują. Dosyć szumnie ten magazyn brzmi w zapowiedziach, ponieważ miał swoją premierę w piątek, 7 września. Rewolucja w prasie i tak dalej. No okej, tam studiuję te rewolucyjne nastroje, ale fakt, że ekskluzywny magazyn dla kobiet w wersji na iPada i to za darmo pojawił się na rynku, to jest ciekawy fakt do odnotowania. No i przepytałem trochę redaktor naczelną i dyrektora zarządzającego magazynem o ich plany rewolucyjne i o tym, jak widzą przyszłość prasy. Zapraszam na rozmowę. Spotkaliśmy się w kuchni, dlatego że to jest miejsce, gdzie w firmach często wykluwają się różne pomysły i dosyć swobodnie się rozmawia. Więc sami zobaczcie, jak nam to wyszło. Zapraszam. To jesteśmy, Sławek, Gabi, wszyscy macie iPady, ja swojego odstawiłem tutaj, więc sorry, nie mogę się z wami dobrze polansować, ale dobrze, że wy macie iPady, bo macie na iPadach projekt, nad którym właśnie pracujecie, tak, magazyn IM. Tak jest. Oglądałem go sobie, tak, okej, okay, jest fajny, okładka, interaktywny, można go tam smyrać, są zdjęcia, interaktywne różne tam obrazki. Po co taki magazyn i dla kogo? I do kogo celujecie? Tak, jest to magazyn lifestyle'owy dla kobiet, więc to a propos do kogo celujemy. Mhm. Kobiety... Jeden z wielu. Tam na półce w Empiku jest już takich magazynów. Gdyby to, że on nie będzie w Empiku. Okay. Gdybym skończył wypowiedź, dokładnie, gdyby to był koniec mojej wypowiedzi, to można powiedzieć rzeczywiście, że jest to jeden z wielu magazynów dla kobiet, które już w tym kraju są, można je czytać od wielu lat. Natomiast tak jest, tak jak mówi Gabi, tego magazynu w Empiku nie znajdziesz, chyba że będzie to cyfrowy Empik kiedyś tam. Na razie to ten magazyn będzie do znalezienia i do przeczytania po ściągnięciu go z App Store'a, po ściągnięciu go z Google Play, czyli dawniej Android Marketo, więc jest to magazyn w formie cyfrowej. Trzeba podkreślić, że tylko w formie cyfrowej. Dlatego jest taki wyjątkowy, bo to jest jedyny magazyn cyfrowy dla kobiet w tym kraju. Dobra, ja się tam trochę boję takich określeń, bo zaraz się tam pojawią, powiem, że chyba... Czy jak chyba to? Nie, ale okej, okay, dobra, trzymajmy się tego. Znaczy taki, który nie posiada wersji papierowej w ogóle. Okej. Okay. I z tego, co słyszałem, mam nadzieję, że się nie wycofacie do końca naszej rozmowy, ma być za darmo, słyszałem, tak? Tak jest, zdecydowanie. Nie wycofamy się z tego. To wręcz jest taka, bym powiedział, podstawa naszego biznes planu. To znaczy chcielibyśmy, żeby ten magazyn zawsze był za darmo, nie tylko w pierwszym wydaniu czy pierwszych trzech wydaniach, tylko to ma być założenie. Absolutnie tak. Uważamy, że w tą stronę też idzie rynek, uważamy, że w tym jest też przyszłość. Okej, okay, to w takim razie, gdzie tutaj jest strona biznesowa, jak się rozmawia przy darmowym magazynie z autorami, z reklamodawcami? Z autorami? No o to rzeczywiście nie pracują za darmo. To, że magazyn będzie za darmo. Prasa nie upadnie. Ja też nie pracuję za darmo. Nie jest źle rozmawiać z autorami, ponieważ jeśli chodzi o dziennikarzy, wielu z nich jest freelancerami, którzy nie są związani z żadnym konkretnym wydawnictwem. Piszą, są wolnymi strzelcami i sprzedają swoje materiały w różne miejsca. My jesteśmy jednym z takich odbiorców, więc my tym autorom płacimy. Całkiem normalny model biznesowy. Całkiem normalny. No. Tak samo jak powiedziałeś na początku, magazynów kobiecych w tym kraju jest sporo. Każdy z nich tak naprawdę finansuje się z reklamy, tak? Sprzedaż egzemplarzowa to jest też jakiś tam, prawda, procent ich przychodów. Natomiast ale reklama, tam udział koszty na dystrybucję, reklama, na wystawienie się wyżej. I u nas jest, tak jak tutaj pokazuję w tej chwili, u nas jest podobnie. Mamy reklamodawców, mamy bardzo ciekawy, interaktywny, angażujący czytelnika produkt i myślę, że będzie to, już widzimy po rozmowach z reklamodawcami, czy z potencjalnymi reklamodawcami, że jest to dla nich bardzo atrakcyjna propozycja. Okej. Okay. Ja ze swojego doświadczenia z magazynami interaktywnymi, właśnie takimi tam z każdej strony, tam kliknięcie, no, mam różne, mieszane uczucia. Chciałbym, do każdego magazynu muszę przeczytać instrukcję obsługi, gdzie odszukać te ukryte przyciski, zdjęcia, fotografie, czasem film. Czasem przyznam szczerze, że jestem zmęczony. Robiliście jakieś badania, albo czy wierzycie, że czytelniczki waszego magazynu faktycznie ogarną sobie wszystko, jak to działa, to spis treści?
To jest bardzo proste, wydaje mi się. Tutaj zobacz, tak dużo ruchów nie musisz wykonać. Ja pokażę to tutaj do kamery. Żeby... Więc po pierwsze, dużo rzeczy działa intuicyjnie. Chcemy, żeby działało intuicyjnie. Tak samo jak ludzie się uczą szybko obsługiwać smartfony, tak jak potrafią obsługiwać tablety, więc dla nich to nie będzie nowość, no bo skoro kierujemy magazyn dla użytkowników tabletów, to oni już dosyć dobrze są obeznani z tym, gdzie ich w którą stronę przesunąć i kliknąć, żeby coś się zmieniło. Więc wydaje nam się, że nie będzie dla nich jakaś specjalna nowość obsługa tego typu magazynu. Jak myślisz, Sławku? Myślę, że nie będzie to problemem, chociaż rzeczywiście będzie to wymagało jakiegoś tam przyzwyczajenia użytkowników do tego, w jaki sposób prezentujemy nie tylko treść w rozumieniu standardowym, czyli tekst, zdjęcia, ale również te interaktywne dodatki. Wszystko prawda? Mamy podpisane, jeśli jest plusik i możemy coś powiększyć, to jest napisane powiększ, więc wystarczy. Ja mówię tylko, że w innych magazynach też mam różnego plusiki, ale są na przykład większe albo w innym miejscu. Rozumiesz, muszę jakby, nie ma takiego standardu i muszę się za każdym razem przyzwyczaić. Może mówię źle, może ja nie jestem grupą docelową. To może właśnie dlatego, że jeszcze za mało tego jest. Możliwe. Wiesz, poza tym te interaktywne funkcje, nie możesz tego traktować tylko jako jakiś tam niepotrzebny bajer, jakiś taki właśnie gadżet. Ale to są rzeczy, które są często potrzebne. Zobacz, to co pokazuję w tej chwili, to jest właśnie taka charakterystyczna tutaj dla rozwiązania Mac Plus, na którym ta publikacja została stworzona, umożliwia. Mianowicie to, że jak dotkniesz dwa razy, to znika ci górna warstwa i możesz sobie oglądać to, co jest pod nią. Jeżeli masz więc dobry materiał zdjęciowy, naprawdę o dobrej jakości, to świetnie wygląda po prostu na tablecie. I samą wielką przyjemnością jest po prostu skoncentrowanie się wtedy na oglądaniu zdjęcia. Sam wiesz, że są pisma, w których wręcz zasadą jest to, że tekst nie ma przeszkadzać w oglądaniu zdjęć. Okay. Tak więc może to być... Może mamy tu wyzwanie, że oprócz tego, że trzeba przeczytać tekst, to jeszcze tam poeksplorować i poszukać. Tak. No ale dobra, okej. Okay. Mamy magazyn interaktywny. Jakąś tam platformę, skoro jest interaktywny, czy on też wychodzi trochę poza ten tablet? Znaczy, czy wasze działania związane z magazynem też są związane albo ze społecznością, albo działaniami w internecie, mam na myśli tam Facebook, Twitter, tego typu rzeczy. On gdzieś tam wychodzi poza... Tak, zdecydowanie takie jest założenie, oprócz takich podstawowych funkcjonalności, takich jak fanpage, takich jak strona oczywiście internetowa, będziemy też i prowadzimy, zaczęliśmy już prowadzić działania, które mają za zadanie budować społeczność, społeczność w targecie oczywiście, a więc wśród kobiet, które definiujemy jako kobiety, szeroko pojęte, spełnione kobiety, tak, a więc z jednej strony pewnie spełnione gdzieś tam w biznesie, w swojej karierze, w życiu zawodowym, ale z drugiej strony też spełnione w życiu, nie wiem, domowym, w rodzinie, w familii, czy również przy realizacji jakiegoś swojego hobby. I tutaj w tym kierunku prowadzimy różne działania, wspieramy taką stronę, taką inicjatywę, która się nazywa spełniona.pl. Jest również fanpage spełniona na Facebooku do znalezienia, który ma w tej chwili już ponad 2000 fanów i szybko to przyrasta. Tak więc są to działania, które wspieramy, dlatego że uważamy, że to jest nasza naturalna czytelniczka, tak? Kobieta, która coś tam już w życiu osiągnęła, zrealizowała, chce się dalej rozwijać. I tak, zdecydowanie, działania socialowe, internet. Dobra, i na rynku pojawia się, ja jakoś może nie śledzę tak dokładnie rynku, ale nie jestem pewien, czy jest na rynku potrzebny ten kolejny magazyn. Może jest, może nie, ale są duzi gracze, duże tytuły i duże wydawnictwa za nimi. Nagle pojawia się tam Yellow Hat, tak? Z pomysłem robimy... Z kosmosu. Tak, z pomysłem tam z kosmosu, jakby wyeksplorowane już trochę niszy. No to co jeszcze dodatkowego dajecie swoim czytelniczkom oprócz wersji na iPada? No, to nie jest tak. Znaczy, trzeba by na to spojrzeć inaczej. Po pierwsze, uważamy, że w tej chwili nastał nowy czas, jeśli chodzi w ogóle o rynek prasy. Sam czytasz codziennie pewnie informacje i to takie dosyć smutne informacje o tym, że to czy tamto wydawnictwo właśnie zwalnia, czy zamierza zwalniać. W dniu, w którym nagrywamy ten materiał, właśnie tam Agora ogłosiła zwalnianie 250 pracowników. Do końca roku. Co jest no, słabą informacją, jeśli chodzi o rynek prasy, ale to pokazuje właściwie już nie jakąś tam chwilowe zachwianie na rynku, ale jakiś trend,
trend, niestety trend negatywny i to pokazuje, że coś się dzieje na tym rynku prasy. My uważamy, patrząc na właśnie z jednej strony na rynek prasy, z drugiej strony patrząc na rynek reklamy, a z trzeciej strony patrząc na rozwój technologii takich właśnie jak tablety, nowych technologii w ogóle, widzimy, że po prostu pojawiła się nowa szansa na rynku dla nas, ponieważ mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją rynkową. Według nas, według tego, co my widzimy, czytelnicy chcą czegoś więcej. A właściwie to zaczynamy mówić o tym, że czytelnicy zmieniają się lub już się zmienili w użytkowników. W związku z tym to, co daje im papier, już im nie wystarcza. Oni chcą mieć nie więcej. Nie da się powiększyć tam, nie? Nie da się być może jest papier. Tak, być może są to proste funkcjonalności, takie jak po prostu powiększanie zdjęć, czy większa ilość zdjęć, galerii, które możesz sobie przesuwać. Być może są to pogłębione informacje, które są w formie wideo prezentowane jako dodatek do treści pisanej, tak? Być może jest to jeszcze coś więcej, być może w przypadku tych tytułów, które są bardziej technologiczne, nad którymi tutaj też chcielibyśmy pewnie pracować, to będą może jakieś widoki 360 stopni wokół czegoś tam. Możesz sobie obejrzeć produkt naokoło, wokół jego własnej osi i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno jest to większy zasób kontentu. Dobra, znaczy, ale to wszystko na tablecie, więc jakby tak. Już na starcie wpędzacie się do pewnej grupy. Okej, okay, dobra, kobiety, tam trochę wyższa półka, ale potem zarabiające, mające tablet z iPada lub Androida, więc urządzenie, które tam kosztuje więcej niż ten tablet z Biedronki. Czy tutaj właśnie, okej, okay, robicie super magazyn, super content, będzie świetnie czytany, ale tutaj wydaje mi się, że trochę to, że wam przeszkodzi, stoi wam technologia. Bo nigdy nie przeskoczycie liczby czytelników, która użytkowników tabletów. Tak? Tutaj nie da się tego przeskoczyć. A tablety, można mówić, że okej, okay, coraz ich więcej na rynku, coraz dalej, ale jednak tablet, tylko iPad, no może tam z Androidem, Galaxy, tak? Tak, Samsung Galaxy. I to jest niestety cały czas bardzo mała liczba użytkowników. Ale stale rosnąca. I to szybko, tak. I to szybko. I właśnie my próbujemy patrzeć bardzo daleko w przyszłość. To znaczy, może to dzisiaj jeszcze nie wygląda imponująco. Ale za parę lat już będą to na pewno zupełnie inne liczby. I reklamodawcy tak zacierają ręce, że reklamy interaktywne, klikalne. To jest dobre pytanie. Reklamodawcy szukają jakiegoś rozwiązania, żeby te jednokierunkowe, statyczne reklamy ożywić i wciągnąć użytkownika w jakąś komunikację ze swoją marką, jakieś zaangażowanie wygenerować za pomocą reklamy. Tak, no i dłużej, po pierwsze przebywasz na takim miejscu reklamowym o wiele dłużej jako użytkownik, który coś może z tą reklamą zrobić. Po drugie, to na pewno znacznie skuteczniej osadza się w świadomości. Więc zdecydowanie tak, jeśli chodzi o reklamodawców, to po naszych rozmowach możemy spokojnie stwierdzić, że jest to bardzo interesująca propozycja. Dobra, okej. Okay. I ostatnia kwestia. Dobra, content is the king. Dobra, sam tak. Się obroni, ale dobry produkt sam się nie sprzeda, wbrew przesądom takim. Jakie tutaj szykujecie, nie wiem, działania reklamowe czy komunikacyjne w związku z nowym tytułem i no i takim zagęszczeniem sporym na rynku? Tak, szukamy nie, inaczej. Jesteśmy w tej chwili w rozmowach z agencją, która będzie w stanie na pewno nam zaoferować sensowne działania mediowe, działania, dzięki którym będziemy na pewno w stanie zaistnieć w świadomości ludzi. I będzie to z pewnością początek całej tej przygody, a więc chcemy z pewnością skorzystać z mediów interaktywnych, internetowych przede wszystkim, ale chcemy również skorzystać z mediów mobilnych, to znaczy chcielibyśmy emitować reklamy w innych aplikacjach czy w innych magazynach, które już są dostępne na iPady. Chcielibyśmy skorzystać z pewnością z form typu słowa kluczowe. Jasne. I tak a dalej. Zobaczę was na billboardach albo na spotach. Myślę, że nie. To jeszcze oczywiście wszystko się ustala, natomiast. To było ukryte pytanie o budżet reklamowy. Raczej nie sądzę. Okay. Natomiast wierzymy też bardzo mocno w działania PR-owe. Wydaje nam się, że na tym etapie rozwoju rynku będzie to dosyć skuteczny nośnik naszego przekazu. Okej, okay. No dobra. Dziękuję za rozmowę. Powodzenia w takim razie z kolejnymi numerami. Miesięcznik, tak? Miesięcznik, bezpłatny miesięcznik lifestyle'owy dla kobiet. Dobra, to będziemy śledzić co miesiąc. Dzięki. Do zobaczenia.